Dzień dobry, witam panie, witam panów, witam wszystkich państwa. Organizatorzy poprosili Biuro Edukacji Narodowej o parę słów na temat sensu nauczania historii, czyli sensu tego, co państwo robią często nawet z trybun sejmowych, sensu działania nauczycieli, rodziców, wszystkich właściwie obywateli. Często obcokrajowcy mówią nam, wy Polacy bardzo dbacie o historię, czy nie za dużo patrzycie wstecz. Ale to nie my Polacy, ale to naród rzymski powiedział, że historia jest nauczycielką życia. I staramy się te rzymskie tradycje, także greckie, przede wszystkim nasze europejskie, wspólne, też nasze polskie tradycje podtrzymywać. Być może wielu z państwa, wielu z nas, podnosząc właśnie kwestie historii naszego narodu jeszcze w czasach 80., w czasach może wcześniej, w czasach 50., 60., 70., może najczęściej na lekcjach historii, gdzieś zbuntowana ręka się podniosła, przypominając duchowy wymiar naszej historii. Dzisiaj jest rocznica zwycięstwa pod Wiedniem. Król Sobieski bardzo się cieszył, że to się wydarzyło w rocznicę w Święto Maryjne, ale później może przypominaliśmy właśnie Konfederację Barską, powstania narodowe, Katyń, oczywiście Piłsudskiego, Dmowskiego, Halera, powstanie warszawskie, grudzień 70. I usłyszeliśmy, Nowak, Kowalski, ty podrośniesz, to zmądrzejesz. Chociaż niektórzy z państwa może byli wyrzuceni nawet ze szkoły, z pracy. Nauczanie historii, to co czyni ta wystawa, to co czynią inicjatorzy tej wystawy, jest bardzo związana z wolnością. Bo historia uczy nas, kim jesteśmy. Kim byliśmy, kim jesteśmy, kim powinniśmy pozostać. Żebyśmy byli tym, kim jesteśmy, żeby Polska była Polską, prawda? Jak głoszą słowa pieśni, którą wszyscy dobrze znamy. Jeżeli my to podtrzymamy, właśnie tą pamięć naszych dziadów, naszych babć, naszych rodziców, pamięć, świadectwo naszego państwa, życia, i przekażemy następnym pokoleniom, to stanie się to, o czym mówił Jan Paweł II, ale także powtarzał to wiele razy obecny tutaj z nami pan Kornel Morawiecki, że wolności nie da się wywalczyć raz na zawsze, że o wolność trzeba stale walczyć. Jeżeli będziemy właśnie pamiętać o naszej historii, kim jesteśmy, to pozostaniemy w przyszłości tym, kim jesteśmy rzeczywiście. I być może dzięki temu nie stracimy tej wolności, dzięki nauczaniu historii, dzięki pamięci o historii, a jeżeli ją stracimy, co też może się zdarzyć, to będziemy w stanie ją odzyskać.